Chwała Panu, bracia i siostry, to łaska Jego, że możemy stać, możemy rozmyślać, możemy wspominać to, co On uczynił dla nas. Bo zbawił nas nie dla uczynków, jak słyszeliśmy, które spełnialiśmy, choćby najlepszych, ale dla miłosierdzia swego. I dzisiaj są dwa słowa, które chciałbym, żebyśmy zapamiętali, przypomnieli sobie, utrwalili, które są bardzo ważne w naszym życiu. To miłosierdzie i łaska. I o te słowa, które są mottem, które Pan Jezus podkreślał. I myślę, że te słowa są bardzo wyraźnie zapisane w fragmencie słowa w Ewangelii Jana w rozdziale 5. Proszę, żebyśmy otworzyli Ewangelię Jana, rozdział 5. I przeczytamy fragment. Od 1 do 8 wersetu, to jest, tematem jest uzdrowienie chorego przy sadzawce Betesda. Potem było święto żydowskie i udał się Jezus do Jerozolimy, a w Jerozolimie przy owczej bramie była sadzawka zwana po hebrajsku Betesda, mająca 5 krużganków. W nich leżało mnóstwo chorych, ślepych, chromych i wycieńczonych, którzy czekali na poruszenie wody. Od czasu do czasu wstępował bowiem anioł Pana do sadzawki i poruszał wodę. Kto więc po poruszeniu wody pierwszy do niej wstąpił, odzyskiwał zdrowie, jakąkolwiek chorobą był dotknięty. A był tam pewien człowiek, który chorował od 38 lat. I gdy Jezus ujrzał go leżącego i poznał, że już od dłuższego czasu choruje, zapytał go: czy chcesz być zdrowy? I odpowiedział mu chory: Panie, nie mam człowieka, który by mnie wrzucił do sadzawki, gdy woda się poruszy. Zanim zaś ja sam dojdę, inny przede mną wchodzi. I rzekł mu Jezus: wstań, weź łoże swoje i chodź. Może do tego fragmentu dalej jest też jeszcze o tym samym, ale tylko wspomnimy o tym jeszcze. Otóż sadzawka Betesda, niedaleko, znajdująca się niedaleko świątyni, blisko świątyni, ona ma szczególną nazwę – Betesda. Może nam w tej chwili to nic nie mówi, ale ja sprawdzałem to. I w języku hebrajskim oznacza to Bet Hezda, dom miłosierdzia, lub tłumaczony inaczej dom łaski. Bet od pochodzenia od dom i Hezda, do łaska lub miłosierdzie. Więc to miejsce to było miejsce dom miłosierdzia lub dom łaski, jak ktoś chce. I to było bardzo wymowne. Nam na dzień dzisiejszy może to nie mówi, bo Betesda w języku polskim nie oddaje tego, ale w języku hebrajskim, kiedy tam wszyscy byli, oni mieli świadomość tego, co to oznacza. Dom miłosierdzia lub dom łaski. I może tylko troszkę wspomnę historycznie, skąd, gdzie, kiedy i jak powstała ta sadzawka. Otóż sadzawka, jak sprawdzałem, była zbudowana około 200 lat przed Chrystusem. I służyła, zbudowana i miała służyć jako rezerwuar wody dla świątyni w Jerozolimie, tej jerozolimskiej. One miały zabezpieczać wodę na wypadek suszy lub czegoś innego, żeby był zapas. Herod Wielki, gdy doszedł do władzy, chciał przypodobać się wszystkim Żydom, ponieważ on nie pochodził z Izraela. Chciał przypodobać się wszystkim Żydom, więc zaczął rozbudowywać świątynię jerozolimską, która była potem stała się jednym z cudów świata. Była tak piękna, aż nazwana została tak naprawdę świątynią Heroda. I po dziś dzień jeszcze funkcjonuje taki termin, świątynia Heroda, chociaż ona nie była zbudowana za Heroda, lecz za Zorobabela. Więc on budował i bardzo wspaniale zbudował tą świątynię. Ale gdy budował świątynię, rozbudował również tą sadzawkę. On ją bardzo pięknie wystroił, pięknie odbudowana, pięknie udekorowana, naprawdę piękna. Wiemy o tym z tego tytułu, że gdy prowadzono wykopaliska archeologiczne, ponieważ niektórzy twierdzili, że tej sadzawki nigdy nie było, ale ludzie jednak nie poddawali się, wytrwałość daje owoce, więc odkopali i znaleźli tę sadzawkę i rzeczywiście odpowiadała tym opisom, które są zapisane w księdze, w Biblii, w Ewangelii Jana, tak jak ewangeliści to zapisali. Tak więc zbiornik na wodę zwany sadzawką, on myślę, że nie przypominał w niczym zbiornika na wodę
który może nam się kojarzyć jako zbiornik po deszczu, czy gdzieś niedaleko nas, gdzieś na łące, czy na polu, czy gdziekolwiek. Są różnego rodzaju sadzawki, ale nie powinno nam się kojarzyć z takim zbiornikiem wody, który przypadkowo gdzieś został zgromadzona woda. Lecz ta sadzawka miała nie dość, że szczególny charakter, miała szczególny wygląd, to miała szczególne właściwości, ponieważ i nazwę miała szczególną. Dom miłosierdzia, dom łaski. I to, co się stało tam na tą sadzawką, jest dowodem Bożego miłosierdzia i Bożej łaski, okazanej temu, który tam był i który oczekiwał tej pomocy. To nie było przypadkowe. Przypadkowy zbiornik, jak to dzisiaj wspomniałem już, że możemy oglądać, a zwłaszcza po ulewnych deszczach, czy gdzieś niedaleko nas. On miał służyć świątyni i służył świątyni ten zbiornik. I myślę, że z tego powodu również miał szczególną moc, ponieważ wstępował tam anioł, żeby poruszyć wodę. Myślę, że wszystko, co służy Bogu, jest przez Boga błogosławione. Taki ten zbiornik, który miał służyć świątyni, był przez Boga błogosławiony. Myślę, że wielu ludzi się o to również modliło i Pan Bóg wysłuchał. I działo się właśnie te rzeczy. Każdy, kto słucha, każdy, kto służy świątyni, służy Bogu, będzie miał od Boga błogosławieństwo, tak jak i ten zbiornik. Sadzawka Betesda to jest fajna nazwa. Dzisiaj, jeżeli zdajemy sobie sprawę, że to dom miłosierdzia i dom łaski, może być obrazem duchowego życia ludzi, którzy chcą służyć Bogu. Warto by sobie, można nadać nazwę lokalnemu zborowi, społeczności. Nie sprawdzałem, czy jest taki zbór pod nazwą Betesda. Być może jest, ale ja nie sprawdzałem tego. Warto zatrzymać się na chwilę nad tym wątkiem i zadać sobie pytanie. Każdy powinien sobie zadać pytanie. Czy moje życie, czy moje miejsce, gdzie jestem, jest miejscem, gdzie Bóg objawia swoją moc i chwałę? Czy dom mój jest domem miłosierdzia i łaski? Myślę, że to powinno być wyzwanie dla nas, ponieważ Bóg chce błogosławić i błogosławi tych, którzy służą Bogu. I ten dom powinien być domem miłosierdzia i łaski. Warto się nad tym zastanowić i zadać sobie pytanie, czy moje życie, mój dom spełnia takie wymogi, czy spełnia takie rzeczy, aby oczekując obietnicy błogosławieństwa od Boga. Ale jedno jest pewne, że tak jak woda w tej sadzawce, tak życie każdego człowieka musi być zmienione, musi być poruszone i to poruszenie musi być prosto z nieba, aby mogły dziać się rzeczy cudowne. Bez tego poruszenia od góry, bez Bożego dotknięcia nie ma możliwości zmiany. Nie ma Bożego błogosławieństwa, nie ma możliwości zobaczyć zmian. Nawet jeśli ktoś będzie się starał, to będzie to tylko chwilowe i nie będzie tej mocy. Nie ma takiej możliwości. I prośba jest do Boga, aby Pan nas wysłuchał. Oby dobry Bóg zechciał poruszyć serca wszystkich słuchających tu, a może i kiedyś przed odbiornikiem jakimkolwiek, żeby wszyscy słuchający stali się narzędziami dla Bożej chwały, żeby Bóg poruszył wszystkie serca słuchające. Sadzawka, jeszcze kilka słów o tej sadzawce powiem. Sadzawka była zbudowana, jak tu już opisano. Miała 5 krużganków. Nie wiem, czy wszyscy wiemy, bo ja też nie zadawałem sobie sprawy wcześniej, co to są te krużganki i jak to wyglądało. To jest, jak sprawdziłem, z niemieckiego Krausgang, czyli długi, okalający ganek. I ten ganek był taki zbudowany takimi arkadami dużymi, przykryty stropem, takie zabudowane sklepienia. One jeszcze dzisiaj występują, te takie krużganki możemy zobaczyć przy dużych pałacach, przy dużych posiadłościach, gdzie dużych budynkach, gdzie są takie bardzo ładnie to zrobione. I te krużganki to były dla celów komunikacyjnych, żeby ludzie mogli tam siedzieć, na im na głowę nie kapało w razie deszczu i mogli swobodnie wędrować z miejsca na miejsce, przemieszczać się wśród tych krużganków. To był taki długi, ładny, pięknie przyozdobiony ganek, o który postarał się Herod, gdy budował, żeby zobaczyć w każdym calu, jak bardzo chciał pokazać swoją chwałę. On chciał pokazać swoją chwałę, jak to jest. Krużganek.
I właśnie w tych krużgankach tam leżeli chorzy. Przepraszam, na momencie, bo mi się kartka przesunęła. I wszyscy, którzy tam byli, wszyscy czytamy, że tam było mnóstwo chorych i oni czekali. Na co czekali? Nie czekali na Pana Jezusa, kiedy przyjdzie. Wszyscy czekali, mieli jeden cel. Czekali na cud. Wszyscy czekali na cud. Wiedzieli, że nie może im pomóc lekarz, bo gdyby wiedzieli, że lekarz im pomoże, to by tam nie szli. Pewnie zapłaciliby albo i wyleczyliby się szybciej. Ale wszyscy, którzy tam byli, czekali na cud. Na coś, co Bóg uczyni w ich życiu. Wiedzieli, że to jest dom miłosierdzia i dom łaski i na to miłosierdzie, na tą łaskę liczyli od strony Boga. Że Bóg okaże im łaskę i miłosierdzie i oni ze tej swojej choroby, z tej swojej niemocy zostaną uleczeni. Dlatego tam było bardzo dużo ludzi, którzy oczekiwali na cud. Czekali na cud. Nic więcej nie robili, czekali na cud. I myślę, że zadać sobie pytanie, jakie hasło wszystkim przyświecało tam, którzy leżeli i czekali na tych, czy siedzieli, czy leżeli, czy oczekiwało na ten cud. Jakie hasło im wszystkim przyświecało? Kto pierwszy, ten lepszy. Niestety, kto pierwszy, ten lepszy. Wszyscy czekali na cud, ale hasło było jedno. Wszystkim przyświecało jedno motto. I gdyby tam miało być hasło powieszone, to dewiza ich życia była, kto pierwszy, ten lepszy. Bo wszyscy, kto się zerwał, kto miał siłę, to pędził do tej wody. Jak zobaczył, że woda się poruszyła, to pędzili wszyscy. Kto pierwszy został uzdrowiony? Spróbujmy sobie wyobrazić, co by się działo nawet i dzisiaj, gdyby rzeczywiście to taki czas i tak było takie miejsce, które by tak, się, tak by można było skorzystać. Spróbujmy sobie wyobrazić, jak naprawdę mogli się zachowywać. Kiedy chorzy, kalecy, ułomni, kiedy nie mogli chodzić albo bardzo z trudem się poruszali w różny sposób, widząc tą wodę, pędzili byle tylko do wody. Kto pierwszy, ten lepszy. To nie był z pewnością ciekawy obraz tych wszystkich, którzy tam byli. Myślę, że to mogło przypominać, jak widziałem przed sklepem promocję, kiedy otwarto drzwi. Kto pierwszy, ten lepszy, to co najlepsze będzie moje. To mogło tak przypominać. Niestety, ludzie nieodrodzeni tak będą reagować. Bo co moje, co, kto pierwszy, ten lepszy. Wszyscy chcieli być pierwsi, żeby skorzystać. To nie był ciekawy widok. I mimo to, że to miejsce nosiło nazwę Betesda, dom miłosierdzia i do łaski, i wszyscy chyba o tym wiedzieli, bo w języku hebrajskim nie było to dla nich tajemnicą, to żaden z chorych, jak się okazuje, nie okazywał ani miłosierdzia, ani łaski drugiemu choremu. Przyszli do domu, miejsca, gdzie jest dom łaski i miłosierdzia, miejsce, oczekując łaski i miłosierdzia dla siebie, od strony Boga, ale sami tak naprawdę nie okazywali ani miłosierdzia, ani łaski drugiemu choremu. Tak zaświadczył ten chory, mówi. On już leżał bardzo długi czas i nie spotkał się ani z miłosierdziem, ani z łaską od swoich chorych, którzy leżeli obok. Bo kiedykolwiek wybrał się, to czytamy, że on chorował 38 lat. Nie wiem, czy 38 lat tam leżał, ale chory był bardzo długo. 38 lat chorował i nie wiem, jak tam długo leżał, ale przez ten czas, kiedy tam był, umówmy się, że to tylko umowna, jest 38 lat. Gdyby nawet tam leżał 38 lat, mógł mieć lat 50. Więc przez ten czas nie spotkało go ani łaska, ani miłosierdzie w tym miejscu. W miejscu, gdzie powinien się spodziewać. To nie był ciekawy widok. Ten człowiek chorował od tylu lat. Nikt nigdy go nie przepuścił przed siebie. On powiedział, że nigdy. Gdy on dochodzi, to zawsze ktoś
jest szybszy, ktoś jest lepszy, ktoś zadbał bardziej o siebie i zawsze go wyprzedził. On na tym ubolewał. I w końcu on się okazało, że on jest najsłabszy. On jest najsłabszym i zawsze na końcu. O czym to może świadczyć? O czym świadczy? Że ludzie nieodrodzeni, nawet najbardziej chorzy, najbardziej zdesperowani, powiedzmy sobie, powinni zdawać sobie sprawę ze swoich słabości, są nadal egoistami. Najbardziej chorzy, najbardziej potrzebujący będą nadal egoistami, kiedy jeśli Bóg ich nie zmieni. Nic to nie pomoże. To są egoiści. W nasze serca ludzkie bez Bożej zmiany są złe. I tam właśnie tak się działo. Tak się działo. Ludzie zostają egoistami, są egoistami, nawet jeśli bardzo cierpią. Wszyscy chcą być uzdrowieni, wszyscy chcą mieć najlepiej. Przypomnijmy sobie, czy taka jest Boża wola? Otóż nie. Łatwiej ludziom złożyć jest ofiarę, dać ofiarę na cokolwiek, poświęcić wszystko, mieć, zapłacić, ponieść wielki trud, niż okazać drugiemu miłosierdzie. Zanieść gdziekolwiek do, tak jak Żydzi to robili, do świątyni, czy ludzie dzisiaj do swoich świątyń zaniosą wszystko, zaniosą nawet cały majątek po to, żeby mieć od Boga jakąś łaskę, ale sami tej łaski drugiemu niechętnie miłosierdzia okażą. Łatwiej okazać, łatwiej złożyć ofiarę, niż okazać miłosierdzie. Pan Jezus powiedział w Ewangelii Mateusza tak, do Żydów, którzy oskarżali uczniów Pana Jezusa, którzy byli bardzo głodni i kiedy byli głodni, to zrywali kłosy. I wszyscy wtedy faryzeusze zobaczyli ich i mówią, tego nie wolno robić. A Pan Jezus mówi, miłosierdzia chce, nie ofiary. Wszyscy krytykowali go, krytykowali uczniów, że nie wolno robić w sabat zrywać kłosów, ale żaden z tych, którzy krytykowali, widząc, że oni są głodni, nie wyszedł, poczęstował, macie kromkę chleba, a nie zrywajcie kłosów. Nikt nie wyszedł z chlebem, tylko z krytyką. Bo ludzie wolą składać ofiary, niż okazywać miłosierdzie i łaskę. Bo dla wielu okazywanie łaski miłosierdzia to jest, jest słabe. Myślą, że jak nie okażą, to są twardzi, silni i mocni. Ale Pan Bóg tak nie czyni. Pan Jezus powiedział, miłosierdzia chcę, a nie ofiary. I tego mieli się ludzie nauczyć. Okazuje się, że jest łatwiej złożyć ofiarę niż okazać miłosierdzie. Ludzie potrzebują, my potrzebujemy, każdy potrzebuje Bożego poruszenia, Bożego dotknięcia, ażebyśmy zostali uzdrowieni nie tylko na ciele, ale przede wszystkim na duszy. Przede wszystkim na duchu, żebyśmy zostali uzdrowieni. I tak przez tyle lat, jak powiedziałem, może to być umowna liczba lat, 38, że on tam był. Może tak się umówmy, że tam był 38 lat, może 12 lat, od 12 roku życia może tam już leżał i miał 50 lat, kiedy Pan Jezus przyszedł. Jeżeli to zobaczymy, nieważne, czy to było 38, czy 40, czy 50 tam leżał, bo ponieważ to w tej sadzawce leżeli ludzie już dużo, dużo wcześniej. Więc przez tyle lat on tam leżał i nie doświadczył miłosierdzia od tych, którzy oczekiwali sami na miłosierdzie. Pan Jezus powiedział, ucząc modlitwy, jeśli wy nie odpuścicie waszych przewinień, to nie odpuści wam Ojciec wasz. Jeśli wy nie okażecie miłosierdzia, to nie okaże Bóg wam miłosierdzia. A miłosierdzie góruje nad sądem. I to jest jedna lekcja, którą dla nas jest, którą powinniśmy wziąć. Przez tyle lat Bóg posyłał swojego anioła, żeby poruszył wodę, żeby ktoś dostąpił łaski i miłosierdzia, został uzdrowiony. Bóg przez tyle lat wysyłał anioła, żeby ludziom ulżyć, oczekując, czy znajdzie się chociaż jeden, który sam zechce okazać miłosierdzie drugiemu. Ale okazało się, że do tej pory nie było nikogo, który by był chętny okazać miłosierdzie temu choremu. Nie było żadnego innego. Nikt nie okazał tej łaski miłosierdzia choremu. I nie okazałby pewnie aż do śmierci jego, gdyby Pan Jezus Chrystus nie przyszedł.
Pan Jezus przyszedł. Dlaczego? Bo nie było nikogo innego, który by był chętny okazać miłosierdzie i łaskę temu choremu. Dlatego Pan Jezus przyszedł. Przyszedł właśnie do niego. Bo nie było nikogo, kto by zechciał zrobić akt miłosierdzia. Nie było nikogo chętnego, by tam właśnie iść. Ale powiedzmy sobie, dlaczego, jeszcze jest jeden powód, dlaczego Pan Jezus tam poszedł. Pan Jezus poszedł, ponieważ przyszedł na ziemię, aby wypełnić wolę Ojca, aby wypełnić Pisma, wypełnić proroctwo. Jest takie proroctwo w Księdze Izajasza, w rozdziale 6, wiersz 8. I tam czytamy tak. Potem usłyszałem głos Pana mówiącego, kogo poślę i kto tam pójdzie. Wtedy powiedziałem, oto jestem, poślij mnie. To jest głos Pana mówiącego, kogo poślę i kto tam pójdzie. Wtedy powiedziałem, oto jestem, poślij mnie. I nie chodziło z pewnością o Izajasza, lecz proroctwo dotyczące Syna Bożego. Pan Jezus wtedy zgłosił się na ochotnika. Nikt go nie zmuszał. On sam chciał. Z miłości do tego chorego, do tego zgubionego, do tego najsłabszego Pan Jezus się zgłosił na ochotnika, by iść, aby go ratować, aby okazać mu łaskę i miłosierdzie w miejscu, które nazywa się Dom Łaski i Dom Miłosierdzia. Wiemy, co by się stało, gdyby Pan Jezus nie przyszedł do tego człowieka. Prawdopodobnie szybciej by zmarł, niż doczekał się miłosierdzia i łaski od innych ludzi. A nawet gdyby ktoś mu okazał łaskę i miłosierdzie, pod tym względem, że wrzuciłby go do tej wody, to gdyby Pan Jezus nie przyszedł, to i tak dusza jego byłaby dalej potępiona. Bo wszyscy potrzebują łaski od Boga, tej łaski zbawiającej. Historia opisana przy tej sadzawce jest pouczeniem dla nas wszystkich, dla całego Kościoła, ale jednocześnie ostrzeżeniem dla całego Kościoła. Cóż to za ostrzeżenie, powiedzmy sobie? Dotyczy to pragnienia cudów. Dotyczy to pragnienia cudów. Doświadczeń, własnych doświadczeń na ciele. Uzdrowień. To najlepiej takich, którzy by wszyscy wiedzieli, żeby to było podziwiane, żeby powstało wielkie poruszenie. To jest ostrzeżenie. Co by było, co by było, gdyby na jakieś zgromadzenie takie poruszenie przyciągnęło tłumy ludzi, którzy by oczekiwali tylko na cud. A nie byliby zainteresowani w ogóle osobą Pana Jezusa. I nie zainteresowani by byli zbawieniem swojej duszy, tylko oczekiwali na cud. To byłoby zgromadzenie chorych egoistów, gdyby tak było. Bo tam tak to prawdopodobnie wyglądało. Którzy oczekiwali na miłosierdzie, ale tylko w swoim kierunku, nigdy w innym. Paweł Apostoł, kiedy pisał list do Koryntian, mamy to już na początku listu napisane, gdyż Żydzi domagają się znaków, a Grecy mądrości poszukują. Wtedy już Paweł pisał, że ludzie doszukują się, już w Kościele był problem, że Żydzi doszukują się znaków, oczekują cudów i na te cuda liczą, na te cuda chcą widzieć, a Grecy zaś mądrości poszukują. Wszyscy ukierunkowani wyłącznie na siebie. Ale mówi, ale my zwiastujemy Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego, który jest mądrością i mocą od Boga. Ta moc, która następowała od Boga wtedy przy sadzawce była wyrażeniem to, z czym przyszedł Pan Jezus. Ta moc uzdrawiająca nie tylko na ciele, ale na duszy. My zwiastujemy nie cuda, nie mądrość, której się ludzie mogą spodziewać, ale Jezusa Chrystusa, który jest i mocą, i mądrością od Boga. I każdy, kto Jego wysłucha i pójdzie za Nim, okazuje się, że zyskuje moc i mądrość, jaką Bóg daje. Ale czytając ten fragment, czy zwróciliśmy uwagę na fakt, nasza uwaga, niech przykuje się do tego, niech na taki fakt,
że nikt nie zwrócił uwagi wśród tych leżących na to, że Pan Jezus tam przyszedł i przeszedł pośród nich. To jest fakt, że Pan Jezus tam przyszedł. Wszyscy czekali na cud. Pan Jezus tam przyszedł, przeszedł koło nich i nikt nie zwrócił uwagi na Niego. Podczas kiedy jest rzeczą prawie niemożliwą, żeby nie słyszeli o kimś, kto czyni cuda w Izraelu. Czytamy w innym miejscu, że Bartymeusz, taki, który słyszał, że Pan Jezus idzie, to zerwał się i prawie ślepy, nie widział, on może potykając się, biegnął, synu Dawida, zmiłuj się nade mną. Niemożliwe jest rzeczą, żeby oni nie słyszeli o Panu Jezusie. Ale oni nie byli zainteresowani. Dlaczego? Nie zauważyli nawet, kiedy Pan Jezus przyszedł, nie zauważyli nawet, kiedy poszedł. Ponieważ ich serce, egoistyczne serce było zwrócone tylko na to, na siebie i na to, co się stanie, na cud. I skupienie byli na tym, żeby im było lepiej. Patrzyli, oczekiwali miłosierdzia, ale w ogóle nie rozglądali się, komu miłosierdzie okazać. To był problem z tymi ludźmi. Wszyscy oczekiwali i nikt nie zwrócił uwagi na ten fakt, że Pan Jezus przyszedł i poszedł. A oni nawet nie wiedzieli, kiedy. Okazuje się, że nawet ten chory, który został uzdrowiony, on nawet nie wiedział, kto go uzdrowił. On był również zainteresowany tym faktem. On nawet nie wiedział. On później w wersecie, przepraszam, 11 mówi, ten, który mnie uzdrowił, ale nie wiem, kto to był. On nie wiem, kto to był. I gdyby ponownie Pan Jezus go nie spotkał w świątyni, w miejscu, gdzie spotyka się lud Boży, i gdyby Pan Jezus nie powiedział, to prawdopodobnie ten człowiek dalej by dziękował komuś innemu i nie wiedziałby, kto go naprawdę uzdrowił. Gdy nasze serce jest skupione, nasze myśli są skupione na rzeczach, które są dla nas najważniejsze, często zapominamy o tym, co, tym, który jest mocą i mądrością dla nas. Zapominamy o Jezusie Chrystusie. Można zapomnieć o tym, który jest wszystko daje, kiedy będziemy skupieni na cudach, na mądrości. A mądrość jest od Boga i ona wypływa ze Słowa Bożego. Moc jest z Boga, moc jest z Ewangelii, moc jest ze Słowa Bożego. Jeśli ktoś czeka uzdrowienia na cuda, to moc wypływa z Ewangelii. Znam człowieka, był moim przyjacielem, już dawno się nie widzieliśmy, on miał problemy alkoholowe i takie różne rzeczy. Mówi, wiele razy lądował w ośrodku, mówi, nie mógł się wyleczyć. Mówi, ale trafił w jednym miejscu do ośrodka i mówi, nic go nie wyleczyło. Tylko przychodzili ludzie, którzy kazali mu czytać Biblię i on z nimi czytał. Mówi, moc, jaka tam wypływała z Ewangelii, mówi, dała mu siłę, że zerwał z nałogiem. Siła i moc wypływa z Ewangelii. I ten człowiek wrócił normalnie, zaczął żyć. Jego rodzina została uratowana, byli szczęśliwym małżeństwem później. Moc wypływa z Ewangelii, to jest od Boga. Na koniec, nie będę przeciągał, bo nasuwają się jeszcze dwa ważne pytania. Ważne pytania nie tylko dla tego chorego, ale również ważne pytania przede wszystkim dla nas, które powinniśmy sobie, czy to jest taki fragment Słowa Bożego, zadać sobie samym. Dlaczego właśnie ten chory, a nie inny? Dlaczego w ogóle pytanie, czy chcesz być zdrowy, skoro od dłuższego czasu już był chory i Pan Jezus poznał, że jest chory. Dlaczego? Więc pytanie, czy chcesz być zdrowy? To są dwa pytania, które powinniśmy sobie zadać i na nie szukać odpowiedzi. Jeżeli znajdziemy właściwą odpowiedź, to zrozumiemy sens naprawdę, dlaczego ta historia w ogóle jest opisana i jak ona jest ważna dla nas. Więc jeśli przejdę do tego, dlaczego właśnie on? Ponieważ wobec ogromnej konkurencji, on okazał się najsłabszy. On sam powiedział, że nie ma człowieka, który by mu mógł pomóc. Nie mam człowieka, który mógłby mi pomóc. Jestem najsłabszy. Nie mam szans na to, żeby wyzdrowieć. Nie mam szans na to, żeby pozbyć się tego, czego nienawidzę. Nie mam szans na to, żeby stać się mocniejszy. Nie mam siły na to, żeby kogokolwiek wyprzedzić. I nie ma żadnego innego człowieka, który mógłby mi pomóc. On czuł się bezsilny
zrozumiał swój beznadziejny stan. Nikt nie może pomóc. On zrozumiał to, że nikt nie może mu pomóc. A sam sobie nie da rady, sam sobie nie poradzi. I dzisiaj, kto doszedł do takiego wniosku, może liczyć na Bożą pomoc, ponieważ duchem skruszonym i wzgardzonym nie pogardzisz o Boże. Pan Bóg przyjmuje wszystkich, przychodzi do wszystkich, którzy przyznają się do tego, że są schorzy, potrzebują pomocy i nie liczą na ludzi. Już nie liczą na ludzi, bo gdyby liczył na ludzi, nie oczekiwałby, że mu ktoś pomoże, że mu przyjdzie, że nie wołałby do Boga. Ale on wiedział, że nie może już liczyć na ludzi. Jeśli zdamy sobie sprawę, że nie będziemy liczyć na ludzi, że jedyny nasz ratunek jest w Bogu, to Bóg nam pomoże. Ale dopóki będziemy zwracać się do ludzi, to se radź, Pan Bóg nie będzie ci przeszkadzał. Przeklęty człowiek, który na człowieku polega i liczy i w ciele robi oparcie. Jeśli ktoś robi oparcie i liczy, że człowiek mu pomoże, że człowiek pomoże go uratować, w ciele lekarz owszem. Ale jeśli chodzi o zbawienie duszy, nigdy w życiu. Jeśli tego człowiek nie zrozumie, to będzie zgubiony. Potrzebujemy tego, żebyśmy zrozumieli, że musimy zdać sobie sprawę, że jest nasz stan jako ludzi jest beznadziejny przed Bogiem i jedynie Bóg może nam uratować. Żaden kapłan, żaden prorok, nikt nas nie wybawi od potępienia. Bo przecież Betesda to nie jest rzecz, która jest wieczna. To jest tylko cień i obraz rzeczy przyszłych, które miały nastąpić. Jej już dzisiaj nie ma. To jest cień i obraz rzeczy, które miały nastąpić. A to, że Pan Jezus przyszedł i dał zbawienie wszystkim za darmo, tym, którzy pragną tego. Powiedział, kto pragnie, niech przyjdzie do mnie, a ja dam mu za darmo wodę życia. I ten człowiek zdał sobie sprawę. Jeżeli zdał sobie sprawę, że jestem bezsilny, nikt mi nie może pomóc. Żaden inny człowiek nie ma takiej mocy, żeby mnie wybawić, żeby mnie uratować. Wtedy przyszedł do niego Pan Jezus. Pan Jezus przyszedł na ochotnika, jak czytamy. W księdze Izajasza to zapisane. Na ochotnika przyszedł. Nikt go nie zmuszał, a on przyszedł, żeby ratować właśnie tego chorego. Ale dzięki temu ten chory został uratowany. Jak napisano również u Jeremiasza w rozdziale trzecim, prorok Jeremiasz tak pisał. I to jest wyznanie od Boga. Bóg czego oczekuje od ludu? Tylko uznaj swoją winę, że od Pana swojego Boga odstąpiłeś. Jeśli człowiek uzna swoją winę, że odstąpił od Boga i daleko żyje od Boga i chce wrócić, uzna swoją słabość, swoją nędzę, to Bóg mówi, tylko uznaj swoją winę, a ja ci przebaczę. Ale ktoś, kto jest wyniosły, wyrozumiały, zarozumiały i powie, nie potrzebuję, ja se poradzę, znam kogoś, on mi pomoże. No to Pan mówi, ja ci nie będę w tym przeszkadzał. Proszę bardzo, radź sobie. A zadamy sobie pytanie jeszcze. Dlaczego ten chory nie ma imienia? Bo tu jest miejsce, że ja mogę wpisać swoje imię. I zobaczyć, czy rzeczywiście moje życie nie było podobne do tego chorego przysadzawcy. Jeżeli zdam sobie sprawę, że nie różniłem się od tych wszystkich, którzy tam byli i nie różniłem się od tego chorego, to zrozumiem, że to jest rzeczywiście Betesda, dom miłosierdzia łaski, że ten opis jest cieniem rzeczy przyszłych, które miały nastąpić później. I dzisiaj one się dzieją. Jest to miejsce, ten brak imienia to miejsce, gdzie każdy może wpisać swoje imię, żeby zobaczył, że to Pan Jezus zostawił chwałę niebios i na ochotnika przyszedł ratować mnie i każdego, który tego potrzebuje. Zostawił całe niebo i przyszedł ratować. Mówi, oto jestem, poślij mnie. I Pan Jezus przyszedł ratować nas. Jeszcze jedno to pytanie, które powiedziałem, że jest ważne. Czy chcesz być zdrowy? Po co takie pytanie, skoro w szpitalu wiadomo, jak ktoś jest chory i leży, to rzeczą prawie naturalną wychodziłoby na to, że no, jak jest chory, to chce być zdrowy. Ale
Tak naprawdę to nie wszyscy chcą być zdrowi. Nie wszyscy i nie zawsze chcą być zdrowi. To po pierwsze. Po drugie, to nic na siłę. Nic na siłę. Nawet najbardziej chorego, Pan Jezus powiedział, czy chcesz być chory, czy ty chcesz być naprawdę zdrowy. Pan Jezus w osobie, Bóg w osobie Pana Jezusa nikogo do niczego nie zmuszał. Wszystkim daje wybór. Bóg nikogo do niczego nie zmusza. Pan Jezus nikogo do niczego nie zmuszał. Tylko szatan zmusza. Szatan zmusza i nie ma litości. Szatan zmusza ludzi do pełnienia swojej woli. Bóg jest dobry w swojej miłości i daje zawsze wybór. Zawsze wybór. Ludzie muszą dokonać wyboru, czy chcą iść za nim, czy nie. Szatan zmusza ich do pełnienia swojej woli, żeby robili to, co on chce, nie dając prawie żadnego wyboru. Nawet jeśli daje wybór, to daje wybór taki, że cokolwiek byś wybrał, i tak będzie złe, daleko od Boga. Tak daje szatan. Ale Bóg daje wybór. Bóg daje wybór. I ludzie muszą wybrać. Dlatego jest pytanie, czy naprawdę chcesz być zdrowy? Czy może inaczej, inne pytanie, czy naprawdę, czy chcesz być zbawiony i żyć wiecznie? Czy może chodzić ci tylko o cud uzdrowienia na ciele? My wiemy, że Bóg jest Bogiem cudów i my często modlimy się o to, że gdy ludzie chorują, kiedy wiemy, że nie poradzą sobie i często stan jest beznadziejny, kiedy potrzebujemy, modlimy się o to, żeby Bóg w swej łasce również wysłuchał i tych modlitw. I to nie ma nic sprzecznego albo nic niewłaściwego modlić się o coś, gdy ktoś jest chory. Bo Słowo Boże zachęca, żeby modlić się jedni o drugich, wtedy, gdy potrzebujemy naprawdę pomocy. Ale nie wszyscy chorzy chcą być zdrowi. Nie wszyscy. Myślę, że wszyscy widzieli wiele razy nałogę. Ktoś, kto miał problem z przeróżnym rodzajem nałogu, mówi, czy chcesz rzucić palenie, czy chcesz rzucić picie, czy chcesz rzucić jakikolwiek inny nałóg, damy ci receptę. Ale po co, kiedy mi jest dobrze z tym? Wielu ludzi nie chce, bo jest im dobrze, bo czują z tego wielką satysfakcję i przyjemność czerpią. I nie chcą. I takim Pan Bóg nie będzie pomagał. Jeśli ktoś chce, nie będzie ich zmuszał. Jeżeli ktoś naprawdę chce, to z najgorszego grzechu, z najgorszego nałogu Bóg go wyzwoli. I to są niezliczone przykłady świadectw, którzy ludzie złożyli, że właśnie tak Bóg im pomógł. To są ludzie, którzy byli przy sadzawce, przy tym domu miłosierdzia, spotkali się z Bożym miłosierdziem, z Bożą łaską. I dzisiaj mogą świadczyć i składać takie cudowne świadectwa, których my możemy słuchać i cieszyć się. Co znaczy jeszcze to jedno, czy pytanie, czy chcesz być zdrowy? To mogłoby zabrzmieć również tak. Czy wiesz, że mnie potrzebujesz i bez mnie nie dasz sobie rady, mówi Pan Jezus. Czy ty wiesz, że mnie potrzebujesz i nie dasz sobie rady? Jeśli to wiemy, to błogosławieni jesteśmy. Że jeśli wiemy, że nie damy sobie rady bez Pana Jezusa wejść do nieba, to błogosławieni jesteśmy. Ale jeśli myślimy inaczej, to nie będzie błogosławieństwa. Pan Jezus do każdego i do tego chorego przychodzi, który potrzebował. Ten chory potrzebował 38 lat, by to zrozumieć, że potrzebuje Pana Jezusa. Ja potrzebowałem około 30 lat, żeby to zrozumieć. Nie wiem, każdy może zadać sobie pytanie, ile lat potrzebował, żeby to zrozumieć, że jest beznadziei, bez siły i tylko Pan Jezus może mu pomóc. Ile lat potrzebowaliśmy? Może ktoś zdaje sobie, myśli może, że jeszcze poradzę sobie, pójdę tu, pójdę tam. Są miliony ludzi, którzy właśnie tak myślą, że poradzą sobie. Pójdą do świętych miejsc, pojadą na pielgrzymki, zrobią dobre uczynki, zrobią różne rzeczy. I mówię, poradzę sobie, zaskarbię sobie łaskę u Boga i Bóg będzie musiał mi świadczyć miłosierdzie. Ale jakie to będzie łaska, miłosierdzie, jak będzie to tylko zapłata. Ludzie myślą, że sobie poradzą. Dopóki nie zrozumieją tego pytania, czy naprawdę chcesz być zdrowy i nie zadają, czy zrozumiesz, że potrzebujesz mnie. Ten chory zrozumiał po 38 latach, że naprawdę potrzebuje Pana Jezusa. I kiedy to zrozumiał, kiedy powiedział, Panie, nie ma człowieka, już na nikogo nie liczę, tylko Ty możesz mi pomóc, wtedy mówi, to wstań i chodź. Jeśli to zrozumiemy, każdy, kto to zrozumie, będzie mógł iść za Panem Jezusem.
To jest przesłanie przy tej sadzawce i te pytania, które powinniśmy zwrócić uwagę na nie. Zadawać sobie pytanie i szukać odpowiedzi. I Bóg daje taką cudowną odpowiedź. Bez Boga nie możemy nic. Bóg daje wszystko. Ten chory potrzebował tyle lat. Ale jeszcze jeden fakt, na który chciałbym zwrócić uwagę i może po tym skończę. Betesda powstała około 200 lat przed Chrystusem i służyła ludziom. Była cieniem rzeczy, które przyszły, które dzisiaj się dzieją. I to był dom łaski, dom miłosierdzia. Bóg wyświadczał łaskę i miłosierdzie wszystkim, którzy tam przychodzili. Ale ono skończyło się. Około 70 roku przed Chrystusem, dokładnie nie znamy daty, kiedy ta sadzawka została zniszczona, ale możemy przypuszczać, że skończyła się czas tej sadzawki. Boża łaska i Boże miłosierdzie, czas zbawienia na ziemi też się skończy. Skończy się. I zacznie się czas sądu, tak jak przyszedł czas sądu nad Jerozolimą za to, że nie poznało czasu nawiedzenia swego i nie odpowiedziało Bogu na Boże wezwanie. Przecież przyszedł czas sądu. I dzisiaj Boże miłosierdzie zwraca się do nas wszystkich, oczekując, aż tak jak kiedyś wykorzystamy, jak ten chory, wykorzystamy czas i zrozumiemy, ponieważ czas łaski, czas miłosierdzia skończy się i zacznie się czas sądu. Ale póki mamy czas, oto dzisiaj czas łaski, czas zbawienia, korzystajmy i każdy, kto słyszy, niech weźmie sobie to do serca i niech pomyśli, jak blisko na wyciągnięcie ręki jest Boża pomoc. Nie trzeba szukać miejsc, nie trzeba robić konkurencji, ani szukać, kto jest pierwszy, ten lepszy, ale wołać do Boga i zdać sobie sprawę, że jedynie w Bogu jest uciszenie duszy. O ratunek jedynie w Bogu, w Jezusie Chrystusie. I Jemu niech będzie za to chwała, cześć na wieki. Amen. Amen.